ratuj się! Podobało nam się przedstawienie. Uważamy, że Kuba Wojewódzki, oczywiście obsadzony w swojej roli, zagrał świetnie, ale no zagrał też trochę siebie. On taki jest. Napracował się na pewno. Napracował się bardzo ciężko. Piękna inscenizacja, piękna gra świateł, bardzo ciekawe efekty specjalne. Także naprawdę sztuka solidnie przygotowana. Poproszę na scenę dyrektora programowego teatru, reżysera Eugeniusza Korina, mojego przyjaciela, człowieka, na którego teraz się wychowywałem. On zaprosi aktorów na scenę. Proszę Państwa, dziękuję wszystkim, którzy dzisiaj przyszli do nas. Tego wieczoru dzisiaj by nie było, gdyby nie ta wspaniała piątka. A więc, Ania Cieślak! Małgosia Ciesowa! Daniel Bryski! Michał Żywrowski! Aczkolwiek mocne z ramiona zaczynamy się całe nasze przedstawienie. Kuba Wojewódzki! Proszę Państwa, dziękujemy wszystkim za to, że byliście dzisiaj, bo dzisiaj właściwie jest podwójna premiera, bo dzisiaj jest premiera naszego spektaklu i naszego teatru, Teatru Szóste Piętro. Cieszę się, że to tak się robi tutaj wokół Pałacu Kultury, a przez Pałacu Kultury taki łysy. Troszkę zawalczyć z bardzo krzywdzącym stereotypem, że amator na scenie musi być z definicji skazany na niepowodzenia. Ja postanowiłem powalczyć, no, zanim zostanę ukrzyżowany. A wiem, że to zrobię. To jest trochę tak, że ja nie mam specjalnie filmowych ani literackich autorytetów. Chciałbym się zmierzyć. To było moje marzenie. Zawsze to podkreślam. Średniej klasy cynik ze śmiesznego kraju może się zmierzyć z wizerunkiem króla cyników, czyli Woody'ego Allena. No i chciałem to poczuć na sobie, jak to jest. To jest sięganie, to jest dowód na to, że jeżeli ktoś marzy, to marzy skutecznie. Ta rola kiedyś tam czuła? Tak, pokory, bo ja to czuję nawet w swoim programie. Ja jestem anarchistą słowa, ja mówię kiedy chcę, myślę kiedy chcę, wyżywam się kiedy chcę. Tu musiałem się nauczyć innej dyscypliny słowa, innej dyscypliny myśli, szanowania swoich partnerów, a nie mam tego we krwi. Pokory, ale to jest super. Można się uczyć całe życie. Ja się współpracuję z Kubą. Wszyscy mnie o to pytają. Nie wiem, chyba czekają na to, aż powiem, że jest nieznośny, niemożliwy i kapryśny. Wręcz przeciwnie, to jest naprawdę uroczy, bardzo fajny, inteligentny chłopak, który ma dystans do siebie i jest bardzo pracowity, więc naprawdę to była praca po prostu zawodowca. Ha, duje wolny wiatr i niesie nowiny. K6 piętro, bo dziś urósł. A żeby się ta rzecz wielką stała, musiała tu przyjechać z Płatkiem Wątyskała. Chodźcie razem.